trwają przygotowania do największej imprezy disco polo w regionie. Mowa oczywiście o Disco Pole Tarnów 2017. Na terenie lądowiska w Tarnowie montowana jest scena, strefa gastronomiczna oraz instalowane ogrodzenie. Rozkładamy w pocie czoła. I to dosłownie, bo upały niemiłosierne, więc chłopaki robią co mogą i rozkładają. Rozkłada się scena, cała gastronomia, całe opłotowanie, także spory teren i sporo roboty też przed nami na 30 godzin przed imprezą. Organizacyjnie wygląda to tak, że ulica Lotnicza i ulica Sanguszków oraz ulica Jara będzie wyłączona z ruchu samochodowego za wyłącznością mieszkańców, natomiast parkingi przygotowaliśmy na starej zajezdni PKS przy ulicy Braci Saków, także tam od ulicy Okrężnej można się kierować. Będą jechały dwa autobusy z dwóch stron, jeden pod Marcinkę numer 31, drugi pod Park Sanguszków numer 1, także z miasta można też sobie spokojnie przyjechać, do czego zachęcamy, żeby przyjeżdżać autobusem. Natomiast przejście będzie przez Park Sanguszków, przez ulicę Sanguszków, do ulicy Lotniczej i przy hangarze samolotowym będzie wejście, będą kasy i bramy do wejścia na imprezę. 4 sierpnia, czyli w piątek, zaczynamy imprezę o 18, natomiast same bramy już są otwarte o godzinie 16, więc już zapraszamy do kupienia biletu sobie wcześniej, przyjścia wcześniej, zajęcia dogodnego miejsca. W sobotę 5 sierpnia zaczynamy imprezę już o godzinie 16, natomiast bramy otwarte o godzinie 14. Początek dwudniowej imprezy już jutro o godzinie 18.